Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj spotykam się z panią Joanną Zagórską, coachem, trenerem i przedsiębiorcą. Miło, że udało się nas spotkać. Dzięki wielkie za zaproszenie, również mi bardzo miło. Witam. Chciałem przejść do pytania o dzieciństwie. Czy w dzieciństwie było coś, co odróżniało cię od rówieśniczek? Wydaje mi się, że nie, że byłam całkiem normalnym dzieckiem. Może z tym wyjątkiem, że w wieku 5 lat już płynnie czytałam. Co miało też swoje złe strony, ponieważ w przedszkolu nie musiałam się niczego uczyć na pamięć. Zawsze byłam narratorem i dostawałam wszystko do czytania, a inne dzieci musiały się uczyć. A w podstawówce mniej więcej do 3 klasy potwornie się nudziłam, bo wszyscy się czytać uczyli, a ja już nie musiałam. Także wszystko ma dobre i złe strony. A skąd pomysł na bycie coachem? Coachem. Oczywiście, tak jak się mówi, że na psychologię się idzie, żeby sobie rozwiązać problemy, to ja się z coachingiem spotkałam ze względu na swoje problemy. A mianowicie byłam już mamusią i dowiedziałam się, że będę tą mamusią sama. Czyli, że zostanę samotnie wychowującą mamą, w dodatku bez perspektyw na powrót do konsultingu, ponieważ taka praca w konsultingu to ciągłe wyjazdy, projekty, właściwie nie macie w domu. Także wiedziałam, że już ze względu na dziecko nie chciałam wracać. No i w takich sytuacjach naprawdę widzisz, że jesteś w potwornym dołku. I stwierdziłam, że chcesz wyjść jak najszybciej z tego dołka. I dlatego zaczęłam chodzić do coacha, a właściwie spotykać się na Skype'ie. I tak szybkie postępy zrobiłam, tak szybko z tego dołka wyszłam i zaczęłam działać, że stwierdziłam, że to jest coś niesamowitego. I chciałam się nauczyć tych wszystkich narzędzi, które mi pomogły, żeby poznać je. Dlatego, że zajmuję się też zmianą biznesowo i zawodowo, to chciałam zobaczyć, czy te narzędzia pomogą też właśnie i w pracy. I poszłam na studia podyplomowe właśnie, no i to była rewelacyjna przygoda, naprawdę. Jak mówisz o sobie, żyjesz też między innymi z rozwiązywania problemów. Czy mogłabyś coś więcej o tym powiedzieć? Tak, z rozwiązywania problemów i w firmach za pomocą Lean Management, w której ogromna działka to jest właśnie rozwiązywanie problemów. I Toyota mówi, że no problem is a problem, więc jeśli chcesz rosnąć, to zawsze coś znajdziesz tak naprawdę, żeby się rozwijać. I również osobiście za pomocą coachingu. Oczywiście ani jedno, ani drugie nie jest dla wszystkich, bo trzeba chcieć. Na siłę te narzędzia nie będą działać, bo samo się nie zrobi. Ja mogę podsunąć jakieś narzędzia, zadać pytania, żeby wyciągnąć kogoś z pudełka, bo wszyscy w jakichś tam swoich pudełkach jesteśmy. Ale oczywiście trzeba chcieć się zmieniać. Metodyka Lean. Co to jest, jakbyś mogła przedstawić widzom? Metodyka Lean. To jest taki rozwój osobisty dla firm, ponieważ są cele, dąży się do nich, rozwiązuje się problemy, uczy się komunikacji wewnątrz firmy, pracy zespołowej. Tak naprawdę skupia się na tym, czym jest wartość i eliminuje się marnotrawstwo. Bo jest taka anegdota. Mogę anegdotę powiedzieć? Uwielbiam anegdoty. Za czasów zimnej wojny Amerykanie wraz z Rosjanami ścigali się o podbój kosmosu. I oboje wsiadali do statku, wysyłali swoich kosmonautów i tamci badali ten kosmos i robili notatki. I okazało się, że długopisy w kosmosie nie piszą. I co zrobili Amerykanie? Amerykanie powołali zespół najlepszych naukowców, którzy mieli za zadanie wyprodukować długopis, który będzie pisał w kosmosie. I udało im się. Rzeczywiście wydali miliony dolarów, powstał taki długopis. A co zrobili Rosjanie? Rosjanie zabrali ołówki. I właśnie tu jest to, gdzie bardzo często jest mylone coś z wartością. Ci naukowcy potrzebowali czegoś do pisania. Czyli całe to przedsięwzięcie i te wszystkie miliony to tak naprawdę było wyrzucone. Bo można było ten problem dużo prościej rozwiązać. No i tym zajmuje się Lean. Podstawową różnicą między firmą, która wdraża Lean, a taką, która nie, jest struktura. W takiej typowej, powiedzmy już PRL-owskiej fabryce struktura wygląda tak. Tak? Ten, co jest na górze, ma lepiej niż ci, co na dole i może im delegować, wymagać i rozkazywać. I ci na samym dole tak naprawdę mają najgorzej. Natomiast w firmie japońskiej i takiej, która Lean wdrożyła, też jest piramida, tylko że ona wygląda tak. Czyli szef jest na samym dole i jego zadaniem jest wspierać całą firmę. Ma najgorzej. Dokładnie. I nikt tam nie wypiera tego faktu, że ci pracownicy, którzy właśnie w linowej firmie są na samej górze, to oni produkują wartość. I dzięki niemu ten szef ma pensję.
I u nas to jest jakby w ogóle zapomniane, a tam to jest podstawą, czyli cała firma tak naprawdę pracuje, żeby im się najlepiej tą wartość dostarczało, tak? Bo stąd cała reszta żyje. Głównie pracuje się na procesie. Chodzi o to, żeby ci ludzie w tym procesie robili to, co daje wartość klientowi. I oni sami wiedzą, co powinni robić. Czyli trzeba. Dlatego to od nich się zaczyna wyciągać, ich się zaczyna motywować i inspirować, żeby oni sami pomysły wdrażali. W tym momencie akurat odezwała się do mnie szkoła, liceum w Norwegii, która tam wdraża u siebie Lean i pytała się, czy jest u nas w ogóle jakiś przypadek w Polsce. No i szukam, nie znalazłam, ale za to znajduję, że gdzieś na świecie są już różne uczelnie, które się tym zajmują. I mają przez to dużo lepsze wyniki, dużo mniej uczniów im wypada. No jakość idzie w górę, tak. Jesteś nie tylko coachem, ale także przedsiębiorcą. Prowadzisz m.in. sklep internetowy. Czy myślisz, że w dzisiejszych czasach prowadzenie sklepu internetowego może być pomysłem na życie, czy raczej jest to taka jakoś dodatkowy zarobek? To znaczy dla mnie jest to dodatkowy zarobek, ponieważ na urlopie macierzyńskim chciałam już coś robić i czymś się zająć, więc zauważyłam, że jak ja robiłam projekty linowe, to bardzo często brakowało mi materiałów do projektów, czyli że mogła proces zwizualizować, że mogła tablicę przygotować. Musiałam tego szukać w różnych rzeczach i po prostu tak z nudów wszystko zebrałam do jednego sklepu i jakimś, znaczy cudem, pewnie dlatego właśnie, że trafiłam w niszę i że czegoś takiego nie było i że brakuje, to zaczęło się kręcić. Zaczęłam rozmawiać z różnymi dostawcami jeszcze z zagranicy i tak sobie to idzie. Oczywiście ucząc się na swoich błędach, bo na tym polega też rozwój osobisty i self-coaching, teraz włożyłam jaja do 3 koszyków, nie jak kiedyś do 1, tak? Więc dlatego mam ten sklep i coaching i szkolenia linowe. A skąd czerpiesz inspirację do tego, co robisz? Tyle pomysłów, cały czas coś tworzysz, więc skąd w Tobie tej inspiracji? Czytam. Lubię biografie i jakieś historie, właśnie ludzi, którzy do czegoś doszli. Dużo obserwuję, bo tak naprawdę jak patrzymy i obserwujemy głębiej ludzi, no to oni są skarbnicą wiedzy i pomysłów. Wystarczy zobaczyć, jakie mają problemy i im to dostarczyć. A jaka jest Twoja najciekawsza sytuacja, która Ci się przydarzyła w pracy? Może opowiem, jakie jest największe wyzwanie, jak się wchodzi do firmy i zaczyna się coś zmieniać. To oczywiście pierwszą rzeczą jest opór. I wszyscy są podejrzliwi. I właśnie robiłam projekt w firmie produkującej elektronikę. I na linii, którą miałam zoptymalizować, siedziały panie, które tam siedziały już w tej firmie od kilkudziesięciu lat i generalnie cały czas się obawiały, że im się te normy podkręci. Więc jak pojawiłam się ja ze swoim stoperem, to oczywiście nazwały mnie czasowstrzymywaczem i robiły cuda wianki, żebym nie mogła ich zmierzyć. Jedne zwalniały, drugie przyspieszały. Więc stwierdziłam, że nie da się tak odgórnie, tylko trzeba z nimi porozmawiać. Więc rozrysowałam im, po co je mierzę, żeby im było łatwiej, co będziemy zmieniać. Wytłumaczałam im, że jeśli jedna ma na przykład za dużo czynności, to żadna z nich tej normy nie zrobi, bo jedna w tym procesie je blokuje. No i zaczęły tak trochę rozumieć, zaczęłyśmy próbować małe zmiany, zobaczyły właśnie, że coś się dzieje, coś się zmienia i to na korzyść. Wypracowałyśmy właśnie całą optymalizację linii. Po pierwszym dniu, kiedy wdrożyłyśmy te zmiany, jedna pani do mnie mówi: Pani Asiu, jeszcze nigdy z pracy tak wypoczęta nie wyszłam, a norma zrobiona i wszystko spełnione. Także właśnie to było dla mnie bardzo dużą nagrodą. A jeszcze parę miesięcy potem gdzieś sobie przychodziłam już pracując nad innym projektem i słyszę: Pani Asiu, czy mogłaby mnie Pani przymierzyć, bo ja chyba jakaś niezbalansowana jestem. Także to była dla mnie największa nagroda właśnie, że udało mi się zaszczepić tą zmianę. A jak uda Ci się radzić, jakie masz sposoby radzenia sobie ze stresem? Znaczy stres jest bardzo dobry, bo stres to jest taki sygnał z ciała, że z czymś masz kłopoty albo jesteś do czegoś nieprzygotowany. Pokazuje słabe punkty, no więc to jest genialny moment, żeby zacząć nad sobą w tym momencie pracować. Także długoterminowo, na przykład bardzo się obawiałam szkoleń wystąpień publicznych. Więc w długim terminie zapisałam się do klubu Toastmasters, gdzie uczę się przemawiać i występować, a w krótkim terminie chodzę na siłownię. I sport świetnie pomaga na taki krótkoterminowy stres.
Jaka jest Twoja największa pasja? Motocykle. Od ponad 4 lat jestem właścicielką prawa jazdy, bo motocykle mi się zmieniają i obecnie nie mam. Planuję na wiosnę zakup nowego, wymarzonego. Ale zdecydowanie tak. To też jest metoda na stres, ponieważ jak sobie mogę tak pojechać, wiatr w włosach, komary w zębach, to zapomina się o wszystkich problemach. Czy mając taką pasję dość nietypową jak na kobietę, dość odważną, a jakie masz dalsze cele związane z tym? Tak, bardzo bym chciała zacząć się ścigać na torze i wziąć udział w jakimś takim wyścigu kiedyś. Taki cel. Nie, że chciałabym to zawodowo robić albo notorycznie, ale przynajmniej raz chciałabym spróbować swoich sił, bo... Jaka jest książka, którą mogłabyś polecić widzom? Oczywiście książek bardzo wiele, ale taka jedna, szczególna, która ma tytuł Dawaj innym szczęście i opisuje historię Tony'ego, który założył amerykańską firmę Zappos, która sprzedaje buty. I tam w tej książce jest opisana jego historia właśnie od zera do milionera. Plus on korzysta bardzo dużo z linu i to w najlepszym wydaniu, w jakim można korzystać. Dlatego bardzo ciekawa historia i w dodatku można się więcej dowiedzieć o kliencie, jak go traktować i jak do niego podchodzić. Czy jest coś, co chciałabyś przekazać widzom? Tak, oczywiście, że jest. Jeśli wejdziesz na moją stronę i spojrzysz na moje logo, to zobaczysz falę. I ta fala nie jest od tak o, ponieważ i w życiu naszym osobistym i w życiu firm to wszystko płynie i są te wahania. I te momenty, gdzie jesteśmy na dole, to właśnie są problemy, od których możemy zacząć wzrastać. I oczywiście możemy zrezygnować i nie pracować nad tymi słabościami, ale wtedy nasze życie będzie wyglądać jak przeciętna kreska. Więc warto się ze sobą mierzyć. I właśnie tam, gdzie ciężko, to tam iść. Dzięki. Bardzo miło było się z tym spotkać. Dziękuję. Dzięki.